To, jak myślimy, ma ogromne znaczenie. To, jaki dialog wewnętrzny ze sobą prowadzimy, to jakie mamy przekonania, to buduje nas później. Poczucie własnej wartości budujemy na świadomości swoich mocnych stron i swoich słabych stron. Oddzielamy, jakby, własną wartość od wyników, prawda? My jesteśmy ludźmi wartościowymi. A jeżeli spotyka nas porażka, no to być może trzeba uzupełnić wiedzę w tej dziedzinie, być może więcej praktyki. Tak naprawdę każdy potrzebuje zadbania o swoją sferę psychiczną, sferę mentalną i każdy potrzebuje kreatywności, jeżeli chce osiągać swoje cele. Pieniądze przychodzą przy okazji. Jeżeli będziemy robić to, co kochamy, jeżeli będziemy się rozwijać w tym kierunku, to pieniądze przyjdą. Wybieram sobie, co chcę robić w życiu i sprawdzam osoby, które mnie otaczają: czy one będą szły ze mną, czy będą mnie wspierały, czy będą trzymały za mnie kciuki, czy wręcz przeciwnie. Trener biznesu i przygotowania mentalnego, psycholog sportu, mówca motywacyjny prezes firmy My Business Academy, twórca autorskiego programu Umysł Mistrza. Przed Wami Beata Drewienkowska. Dzień dobry. <noise> Witam Cię Beato, serdecznie w podcaście Ty to tworzysz. Jest mi bardzo miło, że siedzimy u Ciebie w firmie i możemy chwilę porozmawiać. Mnie też jest również bardzo miło, że zaprosiłeś mnie do tego nagrania, do tego podcastu. Zacznę może tak od kontrowersji, bo zobaczyłem u Ciebie na stronie takie motto, które zaczerpnęłaś od Nika Wójcicza, mianowicie pokaż mi swoich przyjaciół, a powiem Ci kim jesteś. Tak. I, czyli co? Wybierasz sobie, kim chcesz być i wybierasz do tego przyjaciół? Nie, raczej wybieram sobie swój cel, do którego dążę, wybieram sobie, co chcę robić w życiu i sprawdzam, jacy ludzie mnie otaczają. Czy ci ludzie, którzy mnie otaczają, wspierają mnie w dążeniu do celu, nie mylić z jakimś nadmiernym pomaganiem czy wyręczaniem, ale czy wierzą w to, że ja jestem w stanie osiągnąć ten cel? Czy lubią mnie dlatego, jaka jestem, po prostu? Czy lubią mnie za coś konkretnego, za to, co dla nich robię? Więc sprawdzam osoby, które mnie otaczają, czy one będą szły ze mną, czy będą mnie wspierały, czy będą trzymały za mnie kciuki, czy w momentach, kiedy będą upadać, one podadzą mi rękę, czy wręcz przeciwnie, po prostu będą się z tego cieszyć. Czy będą krytykować moje pomysły? Więc sprawdzam najbliższe otoczenie. Jeżeli ci ludzie, którzy mnie otaczają, są ludźmi prawdziwymi przyjaciółmi, tak powiedzmy, są wspierający, wtedy już mam pełny, pełen arsenał do tego, żeby iść w kierunku swojego celu. Mhm, czyli mówisz o takim tworzeniu sprzyjającego środowiska, trochę? Tak. Tutaj widzę coś takiego, że chyba przenika się taka strefa, powiedzmy, biznesowa i prywatna. Zdecydowanie, no, wiadomo, że na, jakby na nie wszystkich ludzi mamy wpływ, którzy nas otaczają. Nie możemy wybrać sobie rodziców, rodzeństwa, ciocie, wujków itd ale mamy wpływ na to, jak my reagujemy na to, co oni do nas mówią. Mamy wpływ, jak dużo czasu spędzamy z nimi. Mamy wpływ na to, jak oddziałuje na nas ich słowa, ich postawa, ich nastawienie, ich przekonania, czy to, że na przykład... Podważają naszą samodzielność, albo nasz wybór, to czy będziemy brali te, to do siebie, czyli będziemy ulegali, jakby ich nie wierzy w nasze możliwości, czy wręcz przeciwnie, czy po prostu będziemy szli w kierunku naszego celu, nie zwracając uwagi na przeciwności, a wręcz budując się na tych przeciwnościach. No, czy wręcz przeciwnie, nas wspierają i przyklaskują. Ja, dla przykładu, powiem, że ja dorastałam w bardzo wspierającym środowisku moich rodziców. Moje rodzice, bez względu na to, jaką decyzję podejmowałam, to wierzyli we mnie. To oni wyściskali, nawet moja przyjaciółka się śmiała, że ściskają piątki i mówią: Będzie dobrze, zrobisz to. Nie? Więc. Yy, yy. Takiego, jakby takiego otoczenia, takiego środowiska życzę każdemu, kto realizuje swoje cele. Rzeczywiście tak, to jest. w moich rozmowach też to się przewija, że no, takie, zwłaszcza w domu tym rodzinnym, najbliższe otoczenie jest bardzo ważne. Do twojej działalności biznesowej to jeszcze wrócimy, oczywiście, ale. Ja tak śledząc, co ty robisz, widzę, że ty trochę społecznikiem jesteś takim. Tak, 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 tak. Bardzo jest mi bliski los, szczególnie osób z niepełnosprawnością, osób potrzebujących, osób... Z tak zwanego kręgu osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, tam to, tak to się nazywa. Ale uważam, że każdy człowiek zasługuje na to, żeby dać mu szansę, żeby podać mu rękę i, i żeby uwierzyć w niego, żeby jakby popchnąć do działania, zmotywować, doradzić. Czy po prostu zwyczajnie powiedzieć dasz radę? Mhm. A masz takie ambicje, nie wiem, tworzenia jakichś lokalnych społeczności. Jest coś takiego w tobie? E, tak, wiesz co, dłuższy czas zajmowałam się kiedyś, takim programem w ramach fundacji, którą kiedyś zarządzałam. Prowadziłam taki program Starszy Brat, Starsza Siostra i pomagaliśmy dzieciom z rodzin patologicznych i ubogich zaistnieć środowisko, odnajdywać w sobie pasję, w nauce i tak dalej. Później fundator tej fundacji zmienił założenia tej fundacji, więc ja zrezygnowałam z funkcji prezesa i jakby zaczęłam samodzielnie zajmować się pomocą i bardziej wspieram tak indywidualnie różnego rodzaju osoby. Bliskie są mi też Zwierzęta, więc pomagam też zwierzętom. Takim moim marzeniem jest stworzenie takiego, takiej przestrzeni, przyjaznej, szczególnie dla dzieci dla młodzieży, bo to one tak naprawdę są naszą przyszłością i bez względu na stopień sprawności dzieci, chciałabym, żeby dzieci mogły się rozwijać z taką pozytywną mentalnością, nie? czyli tak, tak jak teraz mamy modną tą psychologię pozytywną, prawda, to ja bym chciała, żeby każde dziecko wierzyło w swoje możliwości, bez względu na to, jaki jest stopień jego sprawności. A co tobie daje? Bo Ty jesteś w biznesie osobą dość zajętą. Co tobie daje w ogóle takie działanie społeczne? Radość. Radość, niesamowitą radość, jak widzę, że osoby, z którymi, którym pomagam, e, których wspieram, osiągają swoje sukcesy. I Całkiem niedawno byłam na takim wyjeździe z dziećmi, z młodzieżą właściwie, z ośrodków wychowawczych i rodzin zastępczych. No i e, ciągle mamy ze sobą kontakt. Ten obóz miał na celu usamodzielnienie ich i wybranie takiej drogi życiowej, co będą robić. To były dzieci w wieku 13-16 lat. and i miały, na celu miał pokazanie im jakie mają opcje, jakie mają wybory, co mogą zrobić ze swoim życiem. I mamy ze sobą kontakt i niezmierną radość daje mi, jak któryś z tych nastolatków, no bo już trudno nazwać ich dziećmi, się obrażają trochę, jak mówię do, do nich o dzieci. Więc któryś z tych nastolatków dzwoni do, i mówi do mnie, słuchaj, bo jesteśmy po imieniu, słuchaj, właśnie zdałam egzamin albo dostałam wymarzone pracę Albo zrobiłem coś, to jest po prostu radość niesamowita, ciągle je wspieram i tak jak wspieram inne osoby, które chcą osiągnąć swój cel. No to chyba spora satysfakcja, jak właśnie ktoś taki, można powiedzieć, w pewnym sensie obcy, mhm. dzwoni i dzieli się czymś takim, nie? Tak, zdecydowanie. Ostatnio na spotkaniu prowadzę też takie warsztaty społeczne, bezpłatne dla szkół, dla różnych klubów albo dla po prostu społeczności która się zbierze i ostatnio podszedł do mnie chłopak i mówi dzięki pani osiągnąłem swój y, sukces, swój cel, zostałem mistrzem w jakiejś tam dyscyplinie sportowej. Ja mówię, to nie dzięki mnie, dzięki sobie, ale pani mi kiedyś powiedziała i to, to zdanie pamiętam, bo mi bardzo miło. No tak, często jest tak, że pewnie obok nas żyją jacyś mistrzowie, Potencjalni, którzy nigdy nie wypłynął, ani nie dowiemy się, jaki potencjał, bo, bo nikt im czegoś takiego nie powie. Dokładnie tak. Jakoś mamy taką tendencję do zaniżania ludzkiej wartości. Myślę to, że, że wynika to z, z samych, z, sam człowiek ma, czuje się niedowartościowany i zaniża wartość drugiej osoby. Ja lubię przytaczać taką opowieść, no, Nasz y, twórca, który wynalazł żarówkę, prawda? On w dzieciństwie był y Traktowany przez szkołę za osobę niepełnosprawną. Nie? I jak mały Thomas Edison wrócił kiedyś do domu z listem, często na, na, na moich wystąpieniach lubię przytaczać tą opowieść, to jak wrócił z listem od nauczyciela i jego mama czytając na głos tego, ten list, płakała, przeczytała, e mniej więcej tymi słowami, że pani Edison, pani syn jest zbyt e, inteligentny, żeby uczęszczać do naszej szkoły, powinna pani z nim rozpocząć edukację domową. I tak zaczęła się edukacja e, domowa małego Edisona. Później, po wielu, wielu latach, jak już wynalazł tą żarówkę, jak jego mama już nie żyła, znalazł ten list na strychu w pudełku i okazało się, że było tam napisane pani Edison, pani syn jest opóźniony w rozwoju, musi ba zabrać go pani ze szkoły. Co by było jakby wtedy mama... Y Uwierzyła w przekonanie tych nauczycieli. Co by było, jakby nie uczyła Edisona, jakby nie prowadziła jego, jego kariery, co by było, jakby mały Edison uwierzył w to, że ma jakieś ograniczenia. I takich ludzi jest cała masa, naprawdę, takich młodych ludzi jest cała masa, którzy są kategoryzowani, że nie poradzą sobie, bo być może pochodzą z biedniejszej rodziny albo, um, albo mają. Z, z, otoczenie, rodzice, nauczyciele, zbyt duże albo zbyt małe wymagania w stosunku mm. do nich. No to piękna historia, ale my jesteśmy chyba akurat w trakcie takich, no nie wiem, szlifowania takich małych Edisonów, bo ty w, te, w tej chwili prowadzisz półkolonie, tak, Dla tak. młodzieży. Tak. Co tam się dzieje? Półkolonie budujące odporność psychiczną dzieci i młodzieży uczymy dzieci. I młodzież w zasadzie, bo jest to, są to do dla młodzieży do 15 roku życia, od 6 do 15 w różnych grupach wiekowych. Y, uczymy, jak wyznaczyć cel, czy cel jest ważny, y, co robić, żeby do niego y, dojść, co robić, jak pojawią się przeszkody w drodze do naszego celu, jak planować swój dzień, swoje y, aktywności po to, żeby osiągnąć y, ten cel. Im wcześniej, Wyznaczymy sobie ten cel, im wcześniej jakby zobaczymy, gdzie są nasze marzenia, bo cel to nic innego, jak marzenie z terminem realizacji. Boimy się często marzyć yy, i mierzyć wysoko, a ja zawsze mówię mierz jak najwyżej. Mierz do Słońca. Najwyżej zatrzymasz się na gwiazdach, prawda? Więc yy, im wyżej będziemy, im bardziej. Yy, Określimy ten cel, im bardziej szczegółowo, czasowo, terminowo określimy ten cel, tym większa szansa, że go osiągniemy. Więc y, młodzież uczy się, jak ten cel wyznaczyć, uczy się czym różni się motywacja od determinacji, uczymy koncentracji, koncentracji na tu i teraz, i koncentracji na całym procesie. Uczymy radzić sobie ze stresem, z hejtem, z porażką, z przeciwnościami. Y, uczymy radzić sobie z emocjami, jak sprawiać, żeby emocje nas motywowały, a nie działały destrukcyjnie. Więc te, te, te tematy są przerabiane, są, uczymy, uczymy pewności siebie, jak budować swoją pewność siebie, jak nie zrażać się, czym różni się pewność siebie od poczucia własnej wartości, jak budować poczucie własnej wartości. A to ciekawe, o czym się różni? Czym się różni? No. Pewność siebie jest określona w określonych sytuacjach. Czyli ja mogę być pewna siebie, jak występuję publicznie, ja mogę być pewna siebie, jak. Obieram kartofle, na przykład, czyli albo mogę być pewna siebie, jak robię sobie herbatę. Ale ta pewność ciebie spada, już jeżeli by podjęła się jakiegoś zadania, które nie potrafię robić. Czyli jeżeli na przykład by mi powiedziano, że no dobra, to teraz pójdziesz naprawiać samochód, nie? No to moja pewność ciebie by spadła, no bo nie umiem naprawiać tego samochodu, prawda? Albo w jakiejś innej dziedzinie. Natomiast poczucie własnej wartości, to jest to, co mamy w środku. Czyli jak uważamy, kim jesteśmy? Czy jesteśmy w stanie osiągnąć nasz cel? Czy uważamy się za wartościowych ludzi? Czy mamy świadomość naszych mocnych stron i naszych słabych stron? Bo trzeba wiedzieć, że poczucie własnej wartości budujemy na świadomości swoich mocnych stron i swoich słabych stron. Co mam zrobić, żeby te słabe strony przerzucić do katalogu tych mocnych? Więc to jest bardzo ważne. I to wszystko to nie jest sam wykład. Te półkolonie to nie są wykłady, no bo wiadomo, że nasz umysł ludzki ma możliwość koncentracji w takich blokach 15-minutowych. Więc jest mnóstwo zabaw, są ćwiczenia fizyczne. Naszą pewność siebie budują też aktywność fizyczna. Wtedy wydzielają się endorfina, dopomina, serotonina, czyli te hormony szczęścia, i to sprawia, że jesteśmy bardziej pewni siebie, że możemy przekraczać własne granice, że możemy sięgać powierzchni więcej, nie? O to nam chodzi. No widziałem tam parę zdjęć z tych półkolonii, to tam raczej telefonów komórkowych w rękach dzieci nie trzymają. Nie, one w ogóle nie chcą korzystać z telefonów komórkowych, bo nie ma, nie nie czas. nie ma czasu, nie? Jest tyle zajęć, tyle zabaw, tyle różnych e, ćwiczeń, że nie ma czasu. No, i te półkolonie one nazywają się Odkryj moc młodego umysłu, tak? Tak. I, tak? Ale to właśnie takie supermoce, to jest to co mówiłaś, czy jeszcze wyróżniłabyś coś takiego szczególnie? szczególnie Szczególnie taką moc młodego umysłu, którą warto pielęgnować. Ja myślę, że w, poczucie własnej wartości to jest naj, najważniejsze, które musimy w dzieciach e, zbudować. Do tego właśnie pewność siebie, koncentracja, radzenie sobie e, z emocjami, ze stresem, z hejtem, e, umiejętność tego wyznaczania celu, ale jeszcze bardzo ważną rzeczą jest taka neuroplastyczność mózgu, czyli umiejętność synchronizacji mózgowych, e, umiejętność zarządzania własnym. E, Umysłem. I to właśnie wszystko dzieciaki uczą się na tych naszych półkolaniach. No tak, bo tam jest właśnie moc młodego umysłu, ale też jest druga część, czyli budowanie odporności, tak? Mhm. Tak, dokładnie tak. Dlaczego to jest takie ważne dzisiaj? No, wyobraźcie sobie, państwo, że w obecnych czasach nasze mózgi przyjmują w ciągu roku tyle informacji, co mózgi naszych babć w ciągu całego życia, a dzieci dodatkowo jeszcze są narażone na jeszcze większą ilość bodźców. My znamy z naszego pokolenia. E, znamy Facebooka, znamy jakiś tam YouTube'a, prawda? Z, możemy z jakichś stron internetowych korzystać, no ale dzieci mają Snapchaty, e, TikToki, niezliczoną ilość tych komunikatorów. Do tego wszystkiego to wszystko woła ich y, uważność. Jest bardzo y, y, takie niebezpieczne zjawisko FOMO, czyli że mhm. nas coś ominie, prawda? Mhm. I... No to też i starszych dotyka, niestety. Tak, starszych też, ale dzieci szczególnie. Jak, um, ostatnia grupa, która była na półkoloniach i jedna z dziewczynek mówi, że ona ma takie poczucie, że jeśli nie odpowie natychmiast na wiadomość, to że stanie się coś złego. Ja mówię, ale co złego może się wydarzyć? No może ktoś się obrazi. Ja mówię, nie, ktoś pomyśli, że jesteś zajęta. Po prostu, nikt się nie powinien obrazić, że nie odpowiedziałaś natychmiast na wiadomość. Ale to jest, to pokazuje, to zjawisko pokazuje, jak wiele bodźców atakuje te małe mózgi. Mhm, tak, to jest problem rzeczywiście, mhm. spory. Tak. Mhm. No tak, ja to obserwuję też w środowiskach na przykład twórczych, że ludzie patrzą na przykład na... Nie wiem, z ściany, czy jak to kokolwiek nazywa, czy na, na, na jakieś tam streamy, czy feedy innych i widzą, o ten robi to, ten robi tamto, a, a ja to. Nagle okazuje się, że ja to nic prawie nie robię, nie? Jak się zacznie tak patrzeć na innych. No, i, i, i wtedy to, to, to jest jakiś taki paraliżujący stres, nie? Tak, zdecydowanie. Tym bardziej, że ta niestety przestrzeń wirtualna stwarza możliwości idealizowania swojego tak, obrazu. Tak. Wszyscy są świetni. Wszyscy są świetni, wszyscy są piękni, wszystkie panie są szczupłe, e, e, ładne, wymalowane, z odpowiednią wielkością wszystkich części ciała e, i tak dalej. A rzeczywistość wygląda trochę inaczej, i ja myślę, że ta różnorodność jest piękna i na to należy położyć nacisk w edukacji młodego pokolenia, że, że jest ta różnorodność, że każdy z nas jest piękny bez względu na to, co robi, jak robi i jak wygląda. Nie? I że to piękna jest ta właśnie otwartość, ta realizacja naszych marzeń i własnego rozwoju, prawda? Że nie wszystko złoto, co się świeci, czyli nie wszystko to, co widzimy w necie, jest rzeczywistością, żeby umieć odróżnić, co jest rzeczywistością, a co jest po prostu taką, takim tylko obrazem wrzuconym do sieci. To jest Powszechne zjawisko teraz m, takiego niedowartościowania dzieci. Dzieci patrzą na to, co się dzieje w internecie i myślą sobie, ja jestem gorszy. Ja nie mam tak ładnej buzi, ja nie mam takich wakacji pięknych, e, ja nie stać mnie na moich czy moich rodziców na taki rower, prawda? Więc e, nie łatwo o depresję wtedy. Tak, dokładnie tak, dokładnie tak. Mamy ogromną, ogromny wzrost prób samobójczych u dzieci. No, jeszcze na dodatek, już wiemy oficjalnie, że wiele z tych serwisów społecznościowych tak buduje algorytmy, żeby to jak najbardziej uzależniać, zwłaszcza dzieci. Tak, tak, tak. Zdecydowanie tak. Nie, niedawno. Wyobraźcie sobie Państwo, jak dzieci potrzebują uwagi. Niedawno przyszła do mnie dziewczynka, w zasadzie mama przyprowadziła tą dziewczynkę, dostała informację od jednej z pani doktor psychiatrów, żeby spróbować przyprowadzić ją do mnie, zanim zaczną farmakologiczne leczenie, bo być może nie będzie potrzebne. No i mama przyprowadziła dziewczynkę, zostawiła dziewczynka 14 lat, zostawiła ją u mnie w GEP. I ja rozmawiam z tą dziewczynką. Kilka zdań, ona w płakała do końca naszej sesji. Następna sesja, no i ona mi pokazuje całą rękę pełną sznytów pociętych. Ja ją dziecko, Mówię, czemu ty się tniesz? Powiedz mi prawdę. Nie? No bo. Jakbyś chciała się pociąć, byś pocięła się raz konkretnie, po co, co chcesz. No i w, w wyniku tych sesji, e, tej sesji wynikła e, informacja, że ona potrzebuje po prostu uważności. To jest jej wołanie o uważność ona nie umie inaczej. Czy wszystko inne zawiodło, można powiedzieć już tak. Dokładnie tak. W ogóle teraz niedawno słuchałam e, taki, taką wypowiedź jedno, e, jednej z pani psycholog, czy, e, czy psychiatr, już nie pamiętam, e, że modne jest teraz w, wśród dzieci e, takie jakby podcinanie żył na pokaz. Że nagrywają to, jak sobie robią, i yy, żeby zwrócić na siebie uwagę. Więc no, to jest coś okropnego, coś, coś przerażającego. Tak, popłynęliśmy w taką negatywną stronę, ale, ale może skoro ma, o kreatywności mieliśmy gadać, no to może wróćmy do tego. Mówi się, że dzieci nie trzeba uczyć kreatywności, że one są tak jakby z definicji, ale że z wiekiem ją tracą. I tak. ty masz u siebie na przykład na takich koloniach, półkoloniach, masz różne różną, mhm. tak jakby różne poziomy wiekowe. Mhm. Obserwujesz to wśród nich, na, na, tym, na tej próbce, że tam już. Tak, pracą to? Trzeba, e, trzeba jakby rozwijać kreatywność. No bo rodzimy się wszyscy jak takie, można powiedzieć, otwarte karty, prawda? I e, jeśli e, da, dane nam jest rozwijać e, swoją kreatywność, to to robimy. Natomiast dzisiejszy świat jakby troszkę zabija tą kreatywność. Absolutnie nie chcę negować szkoły. Natomiast jesteśmy wkładani do takich pudełeczek w szkole, czyli na początku w przedszkolu wymagamy od dzieci bądź kreatywny, wymyślaj, twórz. Później dziecko idzie do szkoły podstawowej i p Taki ma, ma, jest ogrom materiału, że nauczyciel y, nie radzi sobie z realizacją tego materiału jeszcze pobudzaniem kreatywności y, u dzieci. Więc nie miejmy kon, y, konkretnie pretensji do nauczyciela, że on tego nie robi. No, ale jeżeli ma zrealizować jakiś program, y, no to nie, starcza, nie wystarcza mu czasu. Więc y, wymaga od dziecka, żeby przez 45 minut siedziało bez ruchu i słuchał. Dziecko siedmiu, osiem, 10 dziesięcioletnie nie jest w stanie wysiedzieć 45 minut bez ruchu, i wpakuje, wpakowujemy takiego dzieciaka. W pudełeczko, nie? czyli o, kraju, e, e, o brzegi mu e, wycinamy, żeby ono siedziało w tym e, pudełeczku. Później w szkole średniej nadal go pakujemy do tego pudełeczka e, i nadal pozbawiamy kreatywności, a później wysyłamy na studia. I mówimy: No dobra, no to teraz bądź kreatywny. Nie? No Jak ma być dziecko kreatywne, jeżeli przez tyle lat zabijaliśmy w nim e, kreatywność? Tutaj w opozycji do tego stoi, e, szkoła Montessori. Szkoda, że, że tak mało mamy tych punktów, ale można by było zacząć wprowadzać, jak już byśmy sięgnęli tak głębiej, chociaż elementy Montessori do szkół, żeby wzbudzać tą kreatywność wśród młodych ludzi. Mhm. Wrócę do tych półkolonii. Dla kogo one są tak, naj, jakbyś powiedziała, najbardziej? Kto, by, kto ich potrzebuje? wszystkie dzieci tak naprawdę wszystkie dzieci nasze wszystkie, są wszystkie dzieci od, tak jak już mówiłam od 6 do 15 roku życia prowadzimy te półkolonie natomiast mamy różnego rodzaju kursy szkolenia dla młodzieży starszej prowadzimy program ten umysł Mistrza, pracuje ze sportowcami z biznesmem z, do, z biznesem z dorosłymi nauczycielami z dorosłymi ludźmi więc tak naprawdę każdy potrzebuje Zadbania o swoją sferę psychiczną, sferę mentalną, i każdy potrzebuje kreatywności, jeżeli chce osiągać swoje cele. Mhm, możesz powiedzieć, że to, to, czego uczysz, to są takie kompetencje przyszłości, trochę? Zdecydowanie tak. Które są takie istotne według ciebie? W, w, Oprócz w, tej odporności, no bo to tak, wszystkim nam potrzeba chyba tak, już w dzisiejszych dokładnie, czasach. dokładnie to... odporności, ale to jest praca też właśnie nad kreatywnością, nad rozwijaniem umysłu. Tak jak już powiedziałam wcześniej, mamy takie pojęcie jak neuroplastyczność mózgu, czyli umiejętność zauważenia, że mamy prawą i lewą półkulę mózgu, że kiedyś myślano w ogóle, że umysł ludzki rozwija się tylko do 25. roku życia i że te neurony tworzą się tylko do do tego czasu, a to nie jest prawda. One się tworzą cały czas. Jeżeli oczywiście będziemy sprawiali, będziemy działali tak, żeby one się tworzyły, czyli jeżeli będziemy rozwijali te nasze mózgi, dzięki temu zapobiegniemy utraty koncentracji, utraty pamięci, zapobiegniemy tej demencji starczej albo opóźnimy przynajmniej w dużej mierze. No tak, bo twoja działalność to nie są tylko dzieci. Przecież ty głównie pracujesz z dorosłymi. Tak, głównie pracuję z dorosłymi. Mhm. Czyli co, trener biznesu, tak? to jest taka działka, którą ty też uprawiasz. Tak. Trener. Co robi trener biznesu? Co może na biznesmena? Co może, jak może nauczyć czego, czego może nauczyć? Kompetencji miękkich, komunikacji, negocjacji, zarządzania, bycia asertywnym, mediacji, więc to jest bardzo szeroki wachlarz umiejętności, który każdy biznesmen, każdy. Nie tylko biznesmen, Każdy człowiek powinien mieć w swoim wachlarzu, no bo wystąpień publicznych, wystąpienie publiczne to też rozmowa jeden na jeden, prawda? Jeżeli odzywamy się do kogoś, to już występujemy publicznie, prawda? Mhm, tak, w windzie nawet. Nawet. <laughs> Dobrze, a powiedz mi, wracając do tej kreatywności, także da się w ogóle biznes robić bez kreatywności. Myślę, że trudno. Nie wiem, czy się nie da całkiem, ale na pewno trudno. Trzeba mieć taką przestawność uwagi przede wszystkim, bo, bo zajmować się pozornie wieloma rzeczami naraz, czyli przerzucać swoją uważność, faktycznie przerzucać swoją uważność z różnych czynności naraz, kreatywnie zarządzać firmą, umieć. Zarządzać i osobami, które pracują w naszej firmie, i działaniami, które wykonujemy, które jakby podejmujemy. Więc no, ta przestawność uwagi jest bardzo potrzebna i, i taki y, umysł otwarty, prawda? Na różne możliwości, na różne rozwiązania. To pokazała na przykład pandemia, prawda? Że wiele firm, y, jak rozpoczęła się pandemia, musiały szybko zmienić zakres swojej działalności, szybko zająć się czymś innym, aby utrzymać się na rynku, prawda? I właśnie te firmy, te osoby zarządzające, które wykazały się kreatywnością i umiejętnością tej plastyczności, wygrały, bo nadal istnieją na rynku. No tak, no bo firmę założyć może każdy, ale tak, tak ją zorganizować i stworzyć, żeby rzeczywiście odniosła, no przetrwała najpierw, tak. to już jest jakiś tam nie za duży odsetek, a potem jeszcze odniosła sukces, no mhm. to faktycznie nie jest takie proste. No ale co, ale ty robisz biznes na kreatywności, można powiedzieć. Tak, ja robię to, co kocham. Ja nie lubię mówić o tym, że to jest zarabianie pieniędzy. Pieniądze zarabiam przy okazji. Natomiast robię to, co kocham, więc zawsze powtarzam, że nigdy nie jestem w pracy, bo cieszy mnie to, co robię. Cieszą mnie sukcesy moich klientów. Cieszy mnie, jak mój klient podpisze ogromny kontrakt i dzwoni do mnie. Słuchaj, dzięki tobie. Wynegocjowałem. Ja mówię, nie, 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 dzięki sobie, ale ty. Ja mówię, ja jestem czuwam. No ale dzięki sobie. Więc to przy okazji, jakby pieniądze przychodzą przy okazji. Jeżeli będziemy robić to, co kochamy jeżeli będziemy się rozwijać w tym kierunku, to pieniądze przyjdą razem z tymi. Kreatywność to też umiejętność zarządzania swoim czasem, planowania. Z no zasobami w ogóle, nie tylko czasu, Tak, chyba. Dokładnie tak. My Business Academy to nie jest jedyna firma, którą ty stworzyłaś i prowadzisz. Nie, prowadzę też Międzynarodowy Instytut Treningu Mentalnego, Centrum Przygotowania Mentalnego, więc jakby wszystko kręci się wokół potencjału ludzkiego umysłu i różnych kompetencji, kompetencji miękkich, kompetencji naszego umysłu, rozwoju naszego umysłu, od dziecka do osoby. Starszej, nie? czyli od małego, od e, takiego człowieka, który dopiero wchodzi e, do szkoły, zaczyna e, sprawdzać, co go interesuje, co lubi robić, co być może będzie lubił robić, trzeba dać dzieciom też. Wybór, czyli trzeba dać ten szeroki wachlarz możliwości poprzez młodzież, która już jest bardziej sprecyzowana, ma kierunki swojego rozwoju, no i dorosłego człowieka, który być może potrzebuje zmienić coś we własnym życiu, odważyć się zmienić coś we własnym życiu albo rozwinąć w zawodzie, który, który wykonuje, który prowadzi, albo rozwinąć swoją firmę. Mhm, czyli mówimy o tym. Czy... O tej twojej marce, chyba tak to mogę powiedzieć, umysł mistrza. Tak, tak? to jest tak. marka taka, marka. którą ty budujesz, mhm. nie? Dokładnie tak. Uh -huh. I to jest y, m, też nazwa twojego takiego autorskiego programu, który stworzyłaś. Tak, dokładnie tak. A na czym on polega? Polega właśnie na. Budowaniu odporności psychicznej i rozwoju swoich kompetencji. Więc jest to bardzo szeroki projekt, który dba od podstaw, czyli od budowania pewności siebie, koncentracji, radzenia sobie ze stresem, radzenia sobie z emocjami, umiejętność zarządzania emocjami. Wykorzystujemy neuroplastyczność mózgu, synchronizację półkul mózgowych poprzez komunikację, wystąpienia publiczne, zarządzanie swoim czasem, a właściwie z sobą w czasie, a nie swoim czasem, bo to tak źle trochę powiedziałam, nie można czasem zarządzać, ale sobą w czasie jak najbardziej, planować, negocjować, mediację, zarządzanie osobami. I zarządzanie firmą. Czyli to jest taki bardzo kompleksowy projekt, w zależności od tego, kto korzysta z. Czy, czy sfera biznesu, czy sfera sportu, no właśnie, czy młody człowiek. To chyba był taki projekt, który ty zbudowałeś najpierw dla sportowców, tak? Czy, czy, czy ja coś pokręciłem? Ja wywodzę się z biznesu. Od wielu, wielu lat prowadziłam firmę. Reklamował z wspólnikiem, później wspólnik zachował się nieuczciwie i jakby nasze drogi się rozeszły, i zdecydowałam się, że skupię się na tym, co kocham najbardziej, czyli skupiam się, skupię się na psychologii. Psychologia to jest moja miłość, i zaczęłam. Współpracować, ponieważ e, kiedyś byłam sportowcem, to współpracować najpierw ze sportowcami, ale równolegle prowadziłam różnego rodzaju szkolenia. Szkolenia, właśnie biznesowe, mentoring biznesowy, doradztwo biznesowe, więc jakby te dwie działki się połączyły, one. Generalnie pozornie się różnią, ale sprowadzają się do jednego. I człowiek, który chce osiągnąć sukces w jakiejkolwiek dziedzinie, czy jest to sport, czy jest to życie, czy jest to biznes, potrzebuje wyznaczenia celu, czyli idziemy tak naprawdę tą samą ścieżką, więc bez znaczenia, w jakiej dziedzinie życia chcemy osiągnąć sukces, to musimy zadbać o każdą sferę swojego życia, o każdą sferę swojego rozwoju. Mhm. Czyli nie może być jedna noga krótsza, krótko mówiąc. Zdecydowanie nie. Mhm. No dobrze, ten sport mnie tak interesuje, bo ty jesteś, nie obraź się, dość taka filigranowa blondynka. Jak ciebie taki, nie wiem, zawodnik MMA słucha? Dla... Masz Przepraszam, ale nie no, to mnie interesuje. Nie, nie biję swoich klientów. Klienci moi jakby ufają w to, że wiem, co robię. I to ich przekonuje. Ja uwielbiam pracować ze sportowcami, tak jak uwielbiam też pracować z biznesmenami, ale ta właśnie część sportowców, którzy zajmują się sportami walki, oni są bardzo zdeterminowani na cel, na swój sukces. No, nie oszukujmy się, jest to dość wymagająca dyscyplina sportu. Wychodzi do ringu, wychodzi do oktagonu i albo on. Kogoś ubije, tak mówiąc kolokwialnie, albo ktoś ubije jego, nie? Więc musi być zdeterminowany do osiągnięcia swojego celu. Musi być zaprogramowany, jakby tak mówiąc, w cudzysłowie na sukces. Więc on przychodząc do mnie, ufa, że ja mam kompetencje, które Pomogą mu osiągnąć jego cel. No i bardzo szybko przekonuje się o tym, że jeżeli będzie współpracował, jeżeli będzie wykonywał zadania, które mu daje, to jego efektywność będzie rosła. I to później pokazuje na swoich walkach. Więc jeżeli przekona się, że to mu przynosi sukces, prawda? Że to przynosi mu pożądane efekty, to po prostu się słucha. No tak. A czego ty się nauczyłaś od sportowców? Ja sama byłam sportowcem, jak byłam jeszcze w wieku nie, bo młoda, bo chciałam powiedzieć, ale nadal uważam, że jestem młoda. Więc w wieku y, szkolno-uczelnianym. Y, szkolno y, natomiast czego się nauczyłam? Nauczyłam się dążenia do celu. Widzicie, ile, no ile oni przeszkód y, y, Napotykają na tej swojej drodze z iloma e, wyzwaniami muszą się mierzyć. Taki sportowiec, w większości przypadków musi po pierwsze, ciężko trenować. Nie? Czyli treni, trenuje dwa razy dziennie, czasem, czasem częściej, no czasem raz dziennie, ale trenuje. E, na różnych polach, bo jest mamy ten trening techniczny, taktyczny, motoryczny, prawda? No jeszcze do tego psychiczny, więc. Trenujemy. No ale też ta baza, jakaś musi powstać, najpierw powstać baza, tak jakby te, te, tej nie wiem wytrzymałości i... Tak. Dokładnie. – Dokładnie, więc to oprócz tego, że trenuje, że ma zadanie trenować, jeszcze musi zadbać o to, żeby mieć pieniądze na to, żeby trenować, nie? Czyli trzeba te pieniądze skądś zarobić albo pozyskać jakichś sponsorów, wszystko zależy od tego, jaki, na jakim etapie swojego życia jest ten sportowiec. Więc musi zająć się różnymi, często mają rodziny własne, prawda? Więc zadbać też o rodzinę, więc… Ta przestawność swojej uważności to nie jest tylko przestawność w trakcie treningu czy w trakcie pracy. To jest też przestawność uważności, czyli zadbanie o te różne sfery. Więc jego planowanie czasu, planowanie swoich działań musi być na najwyższym poziomie. Nie? Więc. To jest zadbanie o tą całą sferę, więc to nauczyło mnie też, że dobrego planowania, czyli dobrej organizacji własnego czasu. Ale myślę że też taka ważna rzecz, którą można ze sportu przenieść do życia codziennego, to jest też i radzenie sobie z porażką, nie? Bo w sporcie my widzimy sukces tak? i wszyscy jesteśmy szczęśliwi, ale ile porażek za tym stoi, to mało kto wie. Zdecydowanie tak, Jedną z, jednym z elementów programu Myszmiszcza jest radzenie sobie z porażką. I to nie chodzi o to, żeby akceptować bezwarunkowo tą porażkę, bo to nie, nie, nie w tym rzecz. Rzecz w tym, żebyśmy z porażki wyciągali wnioski, żeby wyciągnąć to, co zrobiliśmy źle, poprawić. I sięgnąć po więcej. Ja nazywam to taki mental zwycięzcy w każdej sferze życia, bo to można odnieść i do sportu, i do biznesu, i do życia codziennego. Czyli ja do takich wyzwań naszego dnia codziennego, do egzaminów, często tłumaczę młodym ludziom, że jeżeli idziemy na jakieś zawody, czy na egzamin, prawda? Że to takie, zdajemy takie klasówki z tego, co się przygotowaliśmy. Prawda? Czyli jedziemy na zawody, to nie podchodźmy do nich, do tych zawodów jak do walki na śmierć i życie, czy do meczu o śmierć i życie. Tylko podejdźmy jak do takiej klasówki. Czyli sprawdzam. No, robię takie sprawdzam. Sprawdzam, co się nauczyłam, co u nią robić dobrze, co powinnam jeszcze uzupełnić, prawda? I jeżeli dam z siebie 100%, jeżeli... Na walce, na meczu, na egzaminie, na wystąpieniu publicznym, na negocjacjach, bo to, tak jak mówię, do każdej dziedziny życia, jeżeli dam z siebie 100%, jeżeli odhaczę wszystkie elementy przygotowania, czyli przygotowałam się w 100% do tego wydarzenia, które ma nastąpić, czyli walki, meczu, egzaminu, negocjacji, rozmowy handlowej. Jeżeli przygotowałam się w 100%, jeżeli podczas tego wydarzenia dałam z siebie 100%, to wychodząc, z tego wydarzenia, bez względu na jego wynik, mogę powiedzieć, że jestem wygrana, bo ja zrobiłam wszystko, co w mojej mocy, aby odnieść sukces. No i później, jak załóżmy, nastąpiła porażka, no to analizujemy. Co wpłynęło na tą porażkę? Czy ja odrobiłam te wszystkie lekcje wcześniej? Jeżeli odrobiłam, no to być może zwyczajnie muszę uzupełnić jakieś elementy w swoim przygotowaniu, żeby kolejny raz odnieść sukces. Jeżeli spojrzymy na to w ten sposób, to nie będziemy traktowali tej porażki jako porażki, tylko będziemy ją traktowali jako lekcja. to się trochę też wiąże z tym, co rozmawialiśmy wcześniej, czyli z tym poczuciem własnej wartości, Dokładnie że tak. zrozumienia tego, że porażka to nie jest coś, co sprawia, że my jesteśmy gorsi jacyś. Zdecydowanie tak. Oddzielamy jakby własną wartość od y, wyników, prawda? My jesteśmy ludźmi wartościowymi. My mamy nasze mocne strony w, w różnych sferach życia. A jakby jeżeli spotyka nas porażka, czy jeżeli w jakiejś dziedzinie nie czujemy się zbyt dobrze, no to być może trzeba uzupełnić wiedzę w tej dziedzinie, być może więcej praktyki, prawda? No może... Może po prostu niefart był. A Być może był niefart. No tak jak często, jak zawodnicy przegrywają na punkty i mówią, a niesprawiedliwe, to było niesprawiedliwe. Ja mówię, ocena sędziów jest subiektywna. Nie? Oni to widzą z jakiejś perspektywy, być może, prawda? Więc my mamy zrobić wszystko, aby wygrać. Czy ten mecz, czy tą walkę wygrać, prawda? No, ale powiedz mi, bo jednak wydaje się, że no, choćby nie wiem, jak człowiek sobie to w głowie poukładał, to taka porażka jednak kłuje trochę. Na pewno, ale ona nie mamy do niej podchodzić obojętnie. A, zdarzyła się, dobra, nie, bo jak będziemy tak podchodzić, to znaczy, że nam nie zależy, prawda? To, co robimy, powinno budzić w nas pozytywne emocje, czyli ekscytację, radość, e, fan, tak zwany, prawda, taki... Flow, prawda, że robimy coś, co nam sprawia przyjemność. I jeśli do, odniesiemy porażkę, prawda, no to powinniśmy wyciągnąć z niej wnioski. Jeżeli, jeżeli zlekceważymy tę porażkę, to znaczy się, że nam nie zależało. Ale też tak ja zastanawiam się nad słowem samym porażka, bo to, to, jakich słów używamy, to też ma znaczenie, nie? Tak. że z, zobacz, że samo słowo porażka, to jest jakby nas coś poraziło. nawet, tak. jeżeli nazwiemy to niepowodzenie, to już jest inaczej, nie? Bo słowo porażka ma taki tak, dokładnie. Ciężkie takie. Tak, Dużą tak, siły tak. rażenia. Dużą siłę rażenia. W ogóle mamy w naszym słowniku mnóstwo takich słów, które są negatywnie odbierane przez nas, nasz mózg. I takim słowem też jest słowo muszę. Jak ktoś mówi muszę, to od razu budzi się w nas bunt. Nie? Nic nie muszę. Możemy mówić chcę, zrobię. Prawda? Takie... Słowa są bardziej przyjazne, więc jak mówimy, warto tą zwrócić uwagę na słowa, jakie wypowiadamy do siebie. Głównie, prawda? Bo jak jeżeli mówię, muszę wstać rano, muszę coś zrobić, to od razu, ojej, nie chcę mi się, ale muszę. Nie? Ale jak powiem. Nie chcę, ale muszę. Tak. Ale jeśli powiem, chcę wstać rano, prawda? Bo mhm. chcę pobiegać, bo chcę mieć dobrą formę. Albo wstanę po tak, prostu. albo po prostu wstanę, zrobię co. Mhm. Mhm. Tak, to ciekawe bardzo. To trochę zahaczamy tutaj o nasze nawyki myślowe. Zresztą w ogóle o tym mówimy cały czas. Nie? Tak. Chyba w sumie o tych nawykach myślowych, tak. że, że te nawyki w pewnym sensie nas determinują. Zdecydowanie, tak jak ktoś mądry powiedział, najpierw my budujemy nasze nawyki, a później nawyki budują nas. Więc najpierw my budujemy w sobie pewne przyzwyczajenia, przyzwyczajenia myślowe albo przyzwyczajenia zadaniowe, a później to buduje nas, to jak myślimy ma ogromne znaczenie, to co o sobie myślimy, to jaki dialog wewnętrzny ze sobą prowadzimy, to jakie mamy przekonania, prawda? To ma ogromne znaczenie i to buduje nas później. Jeśli mamy przekonanie takie, że czegoś nie jesteśmy w stanie zrobić, no to nie rozwiniemy się. Tak, no te przekonania to jest, to jest właśnie. No bo chyba w życiu każdego człowieka kluczowa rzecz, no bo to determinuje. Nie są ludzie, którzy mają absolutnie sprzyjające okoliczności, natomiast mają takie przekonanie, że nigdy z miejsca nie ruszą. Tak. Tak, że coś się nie da zrobić, prawda? Ale te przekonania mo możemy e e tak jak się śmieję, że dziedziczyć, ale to nie, nie tyle, że dziedziczyć, ale wynosić z domu, albo z pokolenia na pokolenie, prawda? Jeżeli załóżmy ktoś nam powtarzał, że każdy na przykład biznesmen to złodziej, albo e pierwszy milion trzeba ukraść, nie? Albo, e albo nigdy czegoś nie osiągniesz, albo ty jesteś z biednej rodziny, ze wsi pochodzisz, albo tam z biednej rodziny, to y, jesteś gorszy, nie? Albo ty jesteś blondynka, to głupsza, nie? To takie, takie przekonania chodzą y, po świecie. Albo bardzo często, jak pracuję z osobami z niepełnosprawnością, to y, z jakimi przekonaniami oni się mierzą? Na przykład jestem, y, mam niepełnosprawność, y, nigdy nie będę miała chłopaka, prawda? Y, y, tak jak... Y, Mateusz, Mariusz, przepraszam, kędzierski, on mierzył się z takim przekonaniem, że nie ma urodził się bez rąk i że nie będzie miał dziewczyny, bo nie będzie miał. Ktoś mu tam powiedział, że nie będzie mógł jej, nie będzie miał dziewczyny, bo nie ma rąk, żeby jej przytulić, prawda? No teraz ma dziewczynę jest szczęśliwym człowiekiem, ale jakby uwierzył w to przekonanie, no to co by było? Z tymi przekonaniami się mierzymy na każdym kroku. Kiedyś pracowała u nas taka dziewczyna, która poruszała się na wózku z niepełnosprawnością, i kiedyś ktoś jej powiedział, że właśnie nie, ona jakby jest, porusza się na wózku, dlatego nigdy nie będzie miała chłopaka. I dużo musieliśmy z, y, pracować nad nią, żeby, żeby zmienić y, jej myślenie, i sposób myślenia. Ile osób jest szczęśliwych, nikt wójcić bez mhm. rąk, bez nóg. Tak. A ma rodzinę, ma żonę, ma wspaniałe dzieci. Tak, no to jak ktoś chce coś takiego, tak jakby sobie naprostować trochę myślenie, to powinien olimpiad obejrzeć. Tak, tak, dokładnie. Tak. I tak sobie przypomniałem a propos tych przekonań, że my osobiście spotkaliśmy się przy okazji Twojego wystąpienia, które właśnie miało taki tytuł, Moc Przekonań. Tak, tak, zdecydowanie, no całkiem niedawno. To powiedz mi w jaki sposób. Hmm, Tworzyć przekonania, które no, mają moc taką pozytywną ja dla nas. Ja zawsze mówię: urealni. Urealni swoje możliwości. Czyli sprawdź, jakie masz mocne strony. Najpierw wyznacz cel, czyli co byś chciał osiągnąć, i później sprawdźmy, czy jesteśmy w stanie to osiągnąć, prawda? Czy jakie, jakie mamy możliwości? Być może niektóre da się wypracować, być może trzeba jakieś umiejętności nabyć. Czyli czegoś się nauczyć. Być może trzeba trochę popraktykować, czyli nabyć jakiegoś doświadczenia, być może trzeba zarobić pieniądze, żeby zrealizować swoje marzenia, ale najpierw sprawdźmy, a później sprawdźmy, jakie mamy braki, czyli co powinniśmy uzupełnić. Jak już sprawdzimy, jak już zrobimy taką analizę, no to. Zweryfikujmy, czy jesteśmy w stanie osiągnąć ten cel. Jeżeli tak, no to co mamy zrobić krok po kroku, aby ten cel osiągnąć? Czyli jakie mam sobie wyznaczyć cele wynikowe i cele zadaniowe, żeby ten cel osiągnąć? I realizuj krok po kroku, aż osiągniesz ten cel wymarzony, to swoje marzenie. Mhm. No właśnie, czyli mówisz o czymś takim, właśnie o pewnej systematyce i takim no, konsekwentnym podążaniu, tak, tak, tak. I, uralni... i podzieleniu tego na jakieś takie na części. części, którymi da się na kroki ogarnąć. na małe kroki taka hmm. metoda małych kroków jest czy metoda plasterków salami no i jakby to planowanie jest można różnymi metodami robić natomiast najważniejsze jest uwierzyć w to, że mogę jak uwierzyć w to, że mogę sprawdzić swoje mocne strony sprawdzić co mam już co powinna mu zupełnić i otworzyć się. I czy, y, czy to jest realne, nie? Bo, bo wiadomo, że jak my byśmy chcieli zostać znanymi na przykład kardiochirurgami, no to już troszkę mamy ten czas ograniczony. Nie mówię, żebyśmy nie dali rady, no tak. żeby nie było, że nie. Ale już to wyzwanie by było dużo y, dużo większe niż ktoś, kto ma załóżmy tam 18, czy 19, czy 20 lat, prawda? Tak, no zdecydowanie. No chociażby też i pewna motoryka też się zmienia. Nie? Tak, Więc... dokładnie, dokładnie. No dobrze, słuchaj, to teraz pomału do końca. Mhm. Powiedz mi, co ciebie teraz zajmuje. Niezmiennie pracuję z moimi sportowcami. Niedawno Kuba Wikłacz po raz kolejny obronił pas. KSW, pas Mistrzowski. Pracuję też z innymi sportowcami, z Krzysztofem Diablowodarczykiem, z Bartkiem Gotkowiczem, z Kamilem Gawriokiem, z wieloma, wieloma, wieloma innymi. To jakby jest kolejny projekt. Prowadzę projekty biznesowe. Niedawno otworzyliśmy Centrum Przygotowania Mentalnego i pracujemy tutaj zarówno ze sportem, jak i z biznesem, tak, tak mówiąc ogólnie, ale prowadzimy różnego rodzaju szkolenia biznesowe. I przygotowujemy duży projekt, taki edukacyjny, pewnie wkrótce się dowiecie, więc na razie będę to zatrzymam w tajemnicy, ale, ale przygotowujemy taki duży projekt. Mhm, no dobrze, a teraz z perspektywy właśnie tego, co mówisz, i z perspektywy tego, co robiłaś w przeszłości, to powiedz mi, które z Twoich przedsięwzięć wymagały szczególnej kreatywności od Ciebie? Wszystkie przedsięwzięcia wymagały kreatywności. Ja uwielbiam kreatywność, uwielbiam wymyślać różne rozwiązania. Moi współpracownicy śmieją się, że dla mnie nie ma rzeczy niemożliwych, że jak coś jest niemożliwe, to przyjdź do beaty i ona ci znajdzie rozwiązanie. No, także to jakby ktoś miał taki do załatwienia, to wiadomo już teraz gdzie. Tak. Powiedz mi, taka, jakaś duża ambicja, która czeka na realizację. No. Masz taką? Tak, no to właśnie ten, mamy Aha. taki, taki yy, pro, kilka projektów prowadzimy. Pierwszy to jest właśnie ten, na którym pracujemy yy, projekt edukacyjny. Yy, mamy taki duży projekt, yy, Akademia Menadżera, gdzie szkolimy yy, menadżerów. Mamy te, jakby podzielono ją na dwa yy, etapy. Yy, men, dla menadżerów doświadczonych i dla menadżerów młodych, tak nazwijmy, czyli wkraczający na ten, yy, na ten e etap biznesu. Yy, I akademia Mocnych mówców. Z Sergiuszem Ryczelem uczymy ludzi mówić, mówić dobrze, nie tylko przemówienia publiczne, prawda? Czyli nie, nie tylko wystąpienia publiczne do szerokiej rzeszy ludzi, ale też, tak jak już mówiłam wcześniej, te wystąpienia publiczne to są różnego rodzaju prezentacje w firmach. To są rozmowy jeden na jeden, to są negocjacje, to są y, różnego rodzaju rozmowy handlowe. Tak? Mhm. Więc uczymy ludzi mówić. Mówić dobrze, mówić płynnie, mówić sensem, mówić śmiało. Mhm. To taki chyba w sumie nowa branża w Polsce, bo wiem, że na przykład w Stanach Zjednoczonych to. Od chyba już ponad 100 lat to jest taka tradycja uczenia mówców, no, natomiast u nas to chyba jeszcze świeża rzecz, nie? Tak i tak naprawdę każdy potrzebuje. Niedawno zgłosił się do mnie sportowiec, który mówi, że nie ma problemów z nastawieniem, ze stresem, nie, nie, w, w walkach nie paraliżuje go stres, nie ma presji, wszystko jest super, ale ma problem w… W wystąpieniach publicznych. Czyli jak wygra tą walkę i ma udzielać wywiadów, to czuje się niekomfortowo i poprosił, żeby popracować z, z nim nad tym, żeby czuł się komfortowo właśnie w wystąpieniach publicznych. To nas natknęło do tego, żeby nauczyć ludzi mówić, bo tak jak mówię, wystąpienia publiczne to nie tylko wystąpienia na dużej scenie. To nie tylko wystąpienia przed setkami ludzi. To także wywiad w studio. To także wystąpienie przed, po wygranej walce, czy po wygranym meczu i przed wygraną walką, przed wygranym meczem, to także rozmowa jeden na jeden, więc żeby się po prostu nie krępować. Tak, a podobno badania wykazują, że ludzie od przemianowania publicznego boją się tylko bardziej śmierci. Tak, tak, to według tej skali stresu, prawda? Wystąpienia publiczne są jako trzecie, pierwsza Aha. jest śmierć, później jest rozwód, a później są wystąpienia publiczne. Aha, no to mhm. spadło ostatnio. <laughs> dobrze, a teraz, no dobrze, to po, jeszcze podrążę po temat. Jedna rada, jak sobie poradzić z takim stresem od ciebie? Jak poradzić sobie no, ze stresem? Jeżeli mamy coś, nie wiem, powiedzieć, o, zaczepią nas do kamery albo, nie wiem, mamy zrobić prezentację jakąś no i czujemy, że nogi nam się trzęsą, wata w gardle, co, co zrobić? Przede wszystkim uspokoić... Cza, czarny mój my umysł. <grym> uspokoić myśli. Jeżeli wiemy o tym wystąpieniu wcześniej, to ja radzę się przygotować. Jeżeli jesteśmy przygotowani, to tak jak mówiłam o tym obieraniu kartofli, gotowaniu obiadu, czy jakimś innym zadaniu, które nie sprawia nam trudności, które robimy Wykonujemy rutynowo. Więc jeżeli mamy, wiemy o tym wystąpieniu wcześniej, to ja radzę przygotować sobie to wystąpienie powiedzieć kilka razy przed lustrem sprawdzić, jak wyglądam przed tym lustrem jaką mimikę stosuję, jaką mowę ciała stosuję i opanować nerwy. Po drugie, to jest taka metoda oddychania, która pomaga nam obniżyć poziom stresu. Jak wiemy, dotlenienie organizmu obniża poziom kortyzolu, a kortyzol jest to hormon stresu, tak bardzo y, krótko ujmując y, jego charakterystykę, jest to hormon stresu, który powoduje, że paraliżuje nam aparat mowy, że ten oddych nam się spłyca, że mamy suchość w ustach, że spina nam. Y, barki, nogi nam się zaczynają trzęść. No tak, szykam, krzęść, szykujemy tak. się do ucieczki lub walki krótko Tak, mówią. tak, to a propos ucieczki i walki, to najpierw wydziela nam się adrenalina i noradrenalina, to jak nas, nas coś zaskoczy. A kortyzol to jest taki hormon, który powoduje, że już nas zaczyna spinać, już stajemy się mało ruchliwi i, i mało mówimy, najlepiej byśmy sobie usiedli w kąciku i czy tam stanęli w kąciku i się nie odzywali. Więc aby to opanować, no to trzeba dotlenić organy. Nie? Poza tym, jakby urealnić to zagrożenie, które nas spotkało. Że to nie jest tygrys, tak, że to nie jest tygrys, że to, to tylko trzeba powiedzieć kilka zdań i, i wszystko będzie dobre. Więc ure, urealnić. Ale najlepiej, jeżeli mamy czas na to się przygotować, no to przygotować się, poćwiczyć. Poza tym ja mam taką obserwację, że bardzo często nam się wydaje, że jesteśmy bardziej dużo zestresowani niż to widać z zewnątrz. Tak, ludzie kumulują stres w środku, dlatego to też tym piątym dniem na półkoloniach, a jednym z elementów programu Umysł Mistrza jest uwolnienie emocji, czyli jak wyrzucić sobie siebie emocje. Nie? Kumulowanie emocji do niczego dobrego nie prowadzi. Pamiętajmy, że kortyzol, który gromadzi się w naszym organizmie, jeśli gromadzi się długo, to powoduje osadzanie się w żyłach płytek, które prowadzą do zatorów, do zawałów. Źle wpływa na nasz mózg, źle wpływa na, naszą, na nasze trawienie, na serce, na układ serce, odpornościowy. Na na układ też... Konsekwencją stresu mogą być różnego rodzaju choroby, więc zadbajmy o siebie wcześniej, zanim nas dopadnie. I jakby ja mm, zawsze proszę moich klientów, żebyśmy zadbali o przyczynę, nie o skutek. Bo często idziemy do lekarza i mówimy: "A, boli mnie serce, mam problemy z krążeniem i tak dalej". Ale co spowodowało to? Więc być może zadbanie o przyczynę pozwoli pozbyć się czy uniknąć przyszłym konsekwencjom. No tak, to musimy zrobić sami, bo bardzo często lekarz nas o to nie zapyta nawet. Tak. Mhm. No Dobrze, a na te półkolonie, o których znowu wspomniałaś, to są jeszcze miejsca czy nie ma? Tak, są jeszcze miejsca, zapraszamy, mamy jeszcze kilka terminów. Można... Do końca wakacji? Tak, do końca wakacji prowadzimy. Dodaliśmy na prośbę, na prośbę rodziców, dodaliśmy jeszcze dwa terminy, czyli od 19 do 23 sierpnia, i później od 26 sierpnia do 30 do 30 sierpnia, ale najbliższy ten termin, który mamy i jeszcze są bodajże trzy miejsca wolne, to jest 29 lipiec to drugi sierpień i kolejny chyba dwa miejsca wolne 12 sierpień do 16 sierpnia. No dobrze, to wiemy już co robić, ale teraz na koniec dla ciebie pięć szybkich pytań jak dla każdego w takim twoim osobistym przekonaniu, doświadczeniu inna niż słownikowa nazwa czy definicja kreatywności. Pomysłowość. Otwartość umysłu. Jedna rzecz, która sprzyja kreatywności według Ciebie, czy dla Ciebie, czy Twojej kreatywności? Radość. Mhm. A jeden morderca kreatywności. Stres. Jeden sposób na wykorzystanie kreatywności w życiu codziennym. Otwartość umysłu i odnajdźmy w sobie dziecko. Mhm. A jedno, jedna rzecz, którą słuchacze mogą robić od dzisiaj, żeby rozwijać swoją kreatywność. Nie zamykać się w pudełeczku, czyli nie da zamykać się na nowe rzeczy, nowe pomysły, nowe doświadczenia. Czyli robić coś inaczej jak zwykle. Jeżeli idziemy drogą, wcale yy, tą samą drogą do pracy, pójdźmy inną. Jeśli mieszamy herbatę prawą ręką, pomieszajmy lewą. Jeżeli myjemy zęby prawą ręką, myjmy lewą. Róbmy coś inaczej. Super, fantastycznie. To jeżeli chcesz fakultatywnie jeszcze na temat kreatywności coś powiedzieć w swobodnej wypowiedzi, to proszę bardzo. Ja jestem fanką neuroplastyczności mózgu i synchronizacji półkul mózgowych, więc. Proponuję, żeby każdy rozwijał swój mózg, prawda? Po to, żebyśmy jakby zapobiegli tej demencji starczej. Więc starajmy się robić różne nowe rzeczy. Starajmy się praktykować mindfulness, czyli tą naszą uważność. Starajmy się zauważać różne elementy, które otaczają nas dookoła. Jak idziemy na przykład na spacer, to skupmy swoją uważność na przykład na drzewach, które mają zielone liście, czy żółte liście, czy jakieś charakterystycznych drzewach. Ile mijamy osób, które mają na przykład różową, czy czerwoną bluzkę. Czyli starajmy się wychwytywać yy, inne elementy z... Yy... Otaczającego nas świata i praktykować większą uważność. Dzięki temu będziemy rozwijali nasz mózg. Tych ćwiczeń na rozwijanie, na synchronizację półku mózgowych jest mnóstwo. Zachęcam do kontaktu, ja chętnie się podzielę. Aha, tak, jasne, oczywiście. Ja słyszałem o takiej metodzie, że bardzo dobra jest nauka gry na instrumencie, szczególnie dla ludzi, którzy nie mają kompletnie talentu muzycznego, i rzeczywiście ja tak mam. Kiedyś próbowałem. Się nauczyć na gitarze i nic z tego nie wyszło, ale faktycznie coś się zmienia w mózgu. Tak, w ogóle robienie nowych rzeczy jest, pobudza nasz mózg. Jeżeli ktoś nie tańczył albo uważa, że nie lubi tańczyć, to polecam pójście na zajęcia taneczne. Jeżeli ktoś nie grał na jakimś instrumencie, to proponuję, żeby grać na instrumencie. Można robić różne rzeczy oburącz. Prawda? Czyli na przykład jedna ręka kręci w prawą stronę, druga lewo w lewą świetnym elementem jest żonglowanie do synchronizacji półkolonu więc tych metod jest mnóstwo. Mhm, dobrze, no to słuchaj, teraz powiedz mi jeszcze, gdzie można zobaczyć to, co ty robisz, gdzie się można na te półkolonie zapisać albo na jakieś inne, bardziej poważne rzeczy? Mhm. Zapraszam na stronę My Business Academy, zapraszam do Centrum Przygotowania Mentalnego na ulicę Wojciechowską, 9a, zapraszam na mój fanpage Bata Drowienkowska, Umysł Mistrza, Wszędzie tutaj można nas znaleźć, można się skontaktować z nami i zasięgnąć więcej informacji. Oczywiście te wszystkie linki damy w opisie, żeby sobie można było od razu kliknąć i przejść. Mamy na Facebooku taką grupę skupioną wokół podcastu, także tam Cię też zapraszam. Bardzo dziękuję. Wrzucaj tam rzeczy, które robisz i, i, i z których też moglibyśmy wszyscy skorzystać. I cóż, ja Ci Beato bardzo serdecznie dziękuję. To była bardzo dla mnie odkrywcza rozmowa. Minął czas, nie wiem kiedy. Dzięki wielkie. Dziękuję bardzo. Słuchaczom dziękujemy za uwagę i do usłyszenia. Do usłyszenia. Bardzo dziękuję.